No i witajcie ludzie, wita się z wami Redmaster, a to jest nasz kolejny odcinek z serii Powrót do Przeszłości. I jak możecie zauważyć, będziemy sobie grali w grę o nazwie Rayman M, czy tam Rayman Multiplayer. Jest to gra, w którą naprawdę sporo się w dzieciństwie zagrywałem i to nie tylko sam, bo również z kolegami. Robiliśmy m.in. różne mistrzostwa, różne walki, rywalizacje ze sobą. No, było tego sporo, zabaw mieliśmy wiele, więc... Fakt, Rayman to była nasza obowiązkowa pozycja, tym bardziej, że wszyscy uwielbialiśmy tego bohatera w młodości. Nawet nie ukrywam, że niektórzy z nas do tej pory go lubią i czekają właśnie na ten taki powrót Raymana lepszy niż tam Szalone Króliki czy tam Origin, który, no ja nie ukrywam, nie podoba mi się za bardzo. Te części, które teraz wychodzą, to nie przypadły mi do gustu. Czekam na takiego normalnego Raymana, jak to było na przykład gdzieś tak na początku mówione, Raymana trójki, że właśnie do zobaczenia w Raymanie czwórce i właściwie na to czekam i pewnie będę czekał do końca życia i się pewnie tego nie doczekam, no ale mniejsza z tym. Jednakże skupiamy się na Raymanie Multiplayer, którym można nazwać w sumie dodatkiem do Raymana dwójki, który w Raymana dwójkę właściwie też lubiłem się zagrywać. Nie grałem tylko w Raymana jedynkę, prawdę mówiąc, bo wtedy jeszcze tej gry za bardzo nie znałem, a nie miałem skąd ją zdobyć. Natomiast moim pierwszym Raymanem był dwójka, później miałem demo trójki. Jak tylko zobaczyłem trójkę, to już był mój koniec wtedy. Co prawda demo miało tylko trzy poziomy, ale zagrywałem się w nie prawie że cały czas. Później jak miałem pełną wersję, to znałem te poziomy na perfekta i przechodziłem je praktycznie bez szwanku. Dobra, tyle z prowadzenia, lecimy dalej. Teraz coś powiem o bohaterach, samych postaciach. Jak można zauważyć, są to wszystkie postacie z Raymana dwójki. To też właśnie nie muszę nagrywać samego Raymana dwójki jako kolejny odcinek, tylko mogę zrobić takie dwa w jednym. Jak można zauważyć, są tutaj wszyscy przyjaciele, wszyscy wrogowie Raymana. No może prawie wszyscy, bo tam wiadomo, niektórych nie ma, na przykład Lee nie ma. Co tam jeszcze? No ja tą grę mam wykonaną na 100%, więc odblokowałem wszystkie postacie, wszystkie możliwe skórki do tych postaci. Zawsze pamiętam, grałem tym robotem pozłacanym. Co do samych postaci, one nie różnią się od siebie absolutnie niczym, oprócz animacjami i wyglądem, tak to nie mają jakichś specjalnych umiejętności, jakichś skilli. Nie, tutaj nic takiego nie ma. Tutaj liczy się tylko swój tylko i wyłącznie skill, jaki posiadamy. I to w sumie nawet dobrze, bo przynajmniej wszystkie postacie są na równo. A nie tak, że na przykład, nie wiem, Rayman by wyżej skakał, a pomocnik szybciej biegał. No, co prawda w dzieciństwie mieliśmy tam swoje teorie spiskowe, które właśnie tak uważaliśmy, że na przykład Globox się szybciej ślizga. Co prawda okazało się to jedną wielką bzdurą, bo jak już mówiłem, postacie nie różnią się od siebie absolutnie niczym. Ja sobie wezmę teraz Raymana i teraz tak, przechodzimy do trybów gry. One dzielą się na dwa główne tryby, czyli wyścig oraz walka. I każdy z tych trybów ma podtryby, po trzy. Które już tłumaczę, o co w nich chodzi. No więc, najpierw zaczniemy od wyścigu, czyli trening. Tu chyba nie muszę za bardzo tłumaczyć. Wyścig. Wyścig tutaj chodzi o to, że mamy kilka okrążeń, które musimy przebiec, oczywiście być jako pierwsi, po Polo Poli, czy jak to tam się zwie, gdy tego nie umiałem wymówić w sumie. Chodzi tutaj o to, to już jest bardziej jeden z nieco bardziej skomplikowanych trybów, ponieważ mamy zwykły wyścig, owszem, ale jest to wyścig na czas. I na mapie porozrzucany mamy motylki, w które musimy strzelać. Żółte motyle dawały nam bodajże 5 sekund, niebieskie 10. I chodziło tutaj o to, że te motyle się nie respawnowały. Trzeba było to tak rozegrać, żeby starczyło nam tych motylków do końca wyścigu. Więc trzeba było przebiec we wszystkie możliwe sekretne drogi, we wszystkie skróty, dosłownie wszystkie drogi, jakie były tylko dostępne na mapie. Więc było to czasami uciążliwe, jeżeli grało się na jakichś większych mapach wyścigowych albo takich, które posiadają mało skrótów, więc naprawdę trzeba było się sprężać. Lumki. To jest jeden z ciekawszych trybów. Tutaj chodzi o to, że mamy lumki również porozrzucane na mapie, na torze wyścigowym, w tych zarówno sekretach, jak i skrótach, jak i na głównej trasie, więc trzeba było też możliwymi wszystkimi drogami przebiec oraz trzeba było jeszcze zostać pierwszy, bo tutaj dostawaliśmy jeszcze jednego bota, który się z nami ścigał, więc też do łatwych trybów to nie należało.
Dobra, przechodzimy do areny. Pierwszym trybem, kto pierwszy, czyli porozrzucane mamy po całej mapie w losowych miejscach kule. Trzeba do tej kuli jak najszybciej podbiec i ją zebrać. Jako broń mieliśmy lodowe pociski, które zamrażają przeciwnika na kilka sekund. Walka na lumki. To jest jeden z ciekawszych trybów według mnie, której cały czas się zagrywaliśmy z kumplami. Już tłumaczę, o co tutaj chodzi. To jest takie fragmecz, czyli po prostu chodzicie po mapie, zbieracie. No ja to nazywam plakietki, pewnie nazywa się to jakoś inaczej, później wytłumaczę podczas walki, o co mi z tym chodzi. Zbieracie te, w cudzysłowie, plakietki i dostajecie jakąś losową broń i po prostu walczycie nią. No mówię, że jeden z ciekawych trybów właśnie, które się zagrywaliśmy. No i złap muchę, czyli taki capture the bag. W losowym miejscu pojawia nam się mucha, trzeba do niej jak najszybciej podbiec i po prostu utrzymać ją wystarczająco długo, żeby przeciwnicy nam jej nie odebrali. I to właśnie na to dzielą się tryby Raymana. My najpierw zaczniemy od wyścigu jakiegoś ciekawego. Coś, co dawniej grałem w sumie. Na przykład to. Kraina wodospadów. Musicie mi wybaczyć lamienie klawiaturą, ponieważ gram w Raymana na PlayStation 2 głównie, a tam mam tylko Joya do dyspozycji. Co prawda mogłem tutaj podpiąć pada, nie pomyślałem w sumie. Więc poszłoby mi znacznie łatwiej, tak to muszę przyzwyczaić się do klawiatury. Co prawda już jako taki trening sobie robiłem. Żeby nie było, że jestem tutaj, że lamię tutaj w 100%. No ale jednak Joy tutaj ma przewagę i to wielką. Promień laser. Postaram się użyć jakiegoś skrótu, żeby nie było tylko, że biegnę główną drogą. Też właśnie stracę kilka sekund. Choć w sumie nie wiem, czy się utrzyma teraz, ponieważ tą drogę, którą wybrałem sobie, nie ukrywam, jest dosyć ciężka. Pamiętam, na tej mapie zawsze miałem taki błąd, że boty wylatowały mi poza mapę. I to właśnie mniej więcej gdzieś w tym miejscu, gdzie ja teraz jestem. Nie wiem, jakim cudem oni to robili. Próbowałem to kiedyś nagrać, żeby sprawdzić, w jakim dokładnie miejscu oni wylatują poza tę mapę, ale nigdy nie mogłem na to trafić. Zawsze byłem gdzieś tam daleko od nich, jak oni wtedy odskakiwali gdzieś tam, nie wiem, daleko. A, nie złapałem się. A, spryciule. Dobra, w sumie teraz sobie pobiegnę główną. Dobrze. No jak widzicie, boty nie są takie głupie. Potrafią nas dogonić, jeżeli zrobimy jakiś najmniejszy błąd. Większe jaja za to zaczynają się, jeżeli gramy na w trybie areny, ale to już wytłumaczę, jak już będziemy grali. Na razie jednak skupiamy się na wyścigu. Matko, tej połowy nienawidzę. Ciach, ciach. A, to minąłem. O samym soundtracku, co mogę powiedzieć, jest genialny. Idealnie motywuje do wyścigu, idealnie motywuje czasami do walki. Szczególnie w trybach areny. No ogólnie ta firma tworząca Raymana według mnie idealnie właśnie słynie z tego, że tworzy perfekcyjny soundtrack do gry. Niekiedy ten bajkowe klimaty tego, które idealnie pasują do jakiejś mapy. No dla mnie od nich soundtrack jest 10 na 10. Klimatyczne ścieżki dźwiękowe, które dostosowują się idealnie do lokacji. Zawsze muszę zahaczyć o to. Ale tu już raczej walka mamy wygraną.
No i tak to właśnie by mniej więcej wyglądało, jeżeli grałbym na ten, na tym trybie Popolopoli i na tych lumkach, czyli trzeba właśnie korzystać ze wszystkich tych skrótów, ze wszystkich dróg możliwych, dostępnych. Pamiętam, że chyba na tej mapie miałem tylko z tym problem, z tymi motylami. Bo... Chociaż nie, nie, dobra. Była jeszcze jedna mapa, jeszcze gorsza od tego. Zaraz zobaczę, jak się nazywała. Niemniej jednak skupimy się teraz na arenie. Zrobimy tam jakieś, nie wiem, 3-4 walki. Jak ta mapa się nazywała? Canyon. O! To była masakra. Tutaj jest naprawdę sporo tych wszystkich przejść tajnych. Co gorsza, one są dosyć krótkie, więc trzeba było naprawdę szybko przebiec, żeby zyskać na czasie. Ta mapa to była masakra, jeżeli chodzi o ten, o te bitwy na czas. Dobra, przechodzimy teraz jednak do trybu walki. Robimy sobie jakieś tam bitwy na lumki, bo ja preferuję głównie właśnie ten tryb. Nie mam zamiaru, znaczy nie lubię tych pozostałych trybów, więc na tamtych raczej grać nie będę. No i tak, gramy na średnim, nie mam zamiaru się tutaj popisywać, że jestem takim prosem, mam skilla i gram na bardzo trudnym. Nie, no, takie coś mnie nie jara, po prostu to ma być materiał na luzie, pokazówka kolejnej części. Matko, mi z muchą tutaj lata już. Zabiję się? Dobra. O co chodziło mi z tymi plakietkami? Chodziło mi właśnie o to. No, pewnie to ma jakąś nazwę i jeżeli ktoś z was się orientuje, możecie mi w komentarzu napisać, ale nie wiem, ja to zawsze nazywałem plakietką. I tyle. No, tylko muszę się przyzwyczaić teraz do czułości myszki. To jednak nie to samo co Joyem. No, znowu mi się nawinąłeś. Padem naprawdę inaczej się tutaj gra. Jest na przykład coś takiego jak autocelowanie, co według mnie w padzie góruje. No tutaj tego jednak nie ma. Trzeba się uporać z zwykłym celowaniem, które jest, nie ukrywam, troszkę uciążliwe. Przynajmniej dla mnie, bo jeszcze tą czułość mam taką bardzo mocną. I z takich na przykład gumowych pocisków to ciężko się celuje. Niemniej jednak da się ogarnąć, no da się. Trzeba po prostu się do tego przyzwyczaić. A miałem jedną z ciekawszych broni. Co to była? To była lepka bomba bodajże. Ona przyczepiała się do przeciwnika krążąc. Pięknie. Krążąc dookoła niego i odliczała czas. Jeżeli ten czas się skończył, to bomba wybuchała i zabierała bodajże 3 HP. Pamiętam, z kumplami robiliśmy czasami sobie takie zawody, że braliśmy jako broń tylko i wyłącznie tą lepką bombę i wyobraźcie sobie akcję, że na przykład był start gry, a już każdy z nas dostawał po 3, po 4 bomby od razu na start, na dzień dobry. To było po prostu świetne. Później tylko biegać za kimś i oddawać mu tą bombę. Dobra, jeden mecz mamy za sobą. No to postaram się nagrać moje ulubione mapki. Co prawda wszystkie lubię, no bo... Nie wiem, wszystkie mi się po prostu podobają, ale... niektóre mam takie właśnie faworyty, w których według mnie jest świetny soundtrack. A jak wiadomo, jak gra ma dobry soundtrack, to przeważnie chce się grać na tej jednej mapie, żeby tylko go posłuchać. Przynajmniej... Co to było? Przynajmniej ja tak mam czasami. W sensie czasami. Zawsze tak mam. Jak powiedzmy, nie wiem, w Monster Hunterze 4. Lubię bić się z jednym tylko potworem, tylko ze względu na to, żeby słuchać jego soundtracku. No tak, każdy ma swoje dziwy. Fajerwerki. Nie lubię tej broni. Dlaczego? Ponieważ opadają, to jest raz, dwa, że ciężko się nimi celuje, trzy, że zabierają
1 HP. Mogli na przykład zrobić, że zabierają po 2, no to dobra. Jeszcze bym tą broń uznał za ciekawą, ale że zabiera 1 HP i jeszcze tak ciężko się nią celuje, to... nie, jakoś nie przepadam za nią za bardzo. No to była mucha. Trzeba sobie nią naprowadzać na przeciwnika, co jest czasami uciążliwe, bo jesteśmy wystawieni wtedy na atak, więc trzeba się gdzieś schować. W ogóle chyba nic nie mówiłem jeszcze o poziomie trudności. Poziom trudności ma największe znaczenie właśnie na arenie. Otóż na średnim widzicie, jak to wygląda. Jeżeli jednak gra ktoś na bardzo trudnym, to boty... to różnica jest tylko taka, że boty nie dostają tutaj jakiegoś, nie wiem, jakiejś supermocy, nie mają więcej HP, nie zadają więcej obrażeń, tylko szybciej reagują, to jest raz, co jest bardzo uciążliwe niekiedy. Dwa, że podczas gdy im rzucimy na przykład tą lekką bombę, to potrafią dostać takiego speeda, że nie ma szans, że się przed tym ucieknie. No po prostu nie ma bata, zawsze cię dogonią, zawsze ci dadzą tę bombę. No chyba, że dacie im, rzucicie im to gdzieś na końcu mapy i modląc się będziecie mieli nadzieję, że po prostu nie zdąży do was dobiec. Co czasami i tak bywało, że rzucałem gdzieś tam hen daleko, o na przykład tutaj, a i tak potrafili mnie dogonić. Zresztą nie tylko, nawet jak tej bomby nie posiadają, to na bardzo trudnym i tak są bardzo, bardzo szybcy. Więc mimo wszystko trafić ich na przykład z takiego lasera czy lepkiej bomby, no jest to czasami kłopot. Jeżeli tak, nie wiem, nagle przebiegniecie jakoś tak bardzo szybko. Przebiegniecie bardzo szybko jakiś bot. W sumie to why not, teraz mogę tak zagrać. Na bardzo trudnym pewnie nie dam rady, ale przynajmniej zobaczycie, jak to wygląda. Na bardzo trudnym to w sumie mogę grać, jakbym miał pada. No, ale nie mam niedodania. To było genialne. Lepka bomba. Genialna broń. Bitwa broda mnie goni. Mi się nie podoba. A, dobra, zwycięstwo. Dobra, zrobimy tak. Raz sobie zagram na tym bardzo trudnym. Do 5 fragów sami ocenicie. To był poziom średni. Teraz co grałem, teraz zobaczycie sobie właśnie bardzo trudny. 5 lunek. Ich ta reakcja, ich ta szybkość podczas właśnie otrzymania tej lepkiej bomby. Dobra, jednakże nie ma się tutaj co teraz opierniczać. Z tą czułością i z tą myszką to ja sobie mogę. No jak widzicie, są szybcy i to znacznie. Pamiętam zawsze na tej mapie trzymałem się właśnie tego mostu, bo w miarę szybko dostawało się tam te, cudzysłowie, plakietki, więc tylko chodziłem z jednego boku na drugi, żeby... i tylko atakowałem. Aha. Nienawidzę fajerwerków. Ale ta mapa podoba mi się wizualnie. Naprawdę jest genialna. Te wodospady tutaj dookoła. Nie wiem, czy to można w sumie nazwać kanionem. Jednakże z wyglądu u mnie ta mapa góruje. Jest 10 na 10 znowu. Lochy mi się też podobają. To takie kryształy wystające za krat. Też według mnie świetnie zrobione. Co tam jeszcze z map?
Nie pamiętam, jak się nazywał ten cmentarz. Jednakże pamiętam, ciekawie zrobiony. Ponieważ podobały mi się te takie zielone smugi wystające. Ja mógłbym wszystkie mapy pokazać, owszem, tylko zajęłoby mi to sporo czasu, a ja nie mam za bardzo czasu teraz. O, super, jeszcze nie trafiłem w globoksie, brzytwo, brudka. A, ładnie. Co, ja te siaki trafiłem? Jakim cudem? Dobra. Tego nie ogarnę za bardzo. Wracając, co do map, no mógłbym je wszystkie pokazać, ale nie mam za bardzo na to czasu. Więc to raczej odpada. Tak samo mógłbym pokazać wszystkie tryby. O cholera. Jest daleko, dobra. Nie poszło w sumie aż tak najgorzej, ale fakt, troszkę się już uwijali, jeżeli chodzi o fragi. Bo jak widzicie, no jeszcze dwa by zdobyli i by mnie przegonili. Dobra, to nieco ten tryb zapamiętałem, znaczy ten poziom trudności zapamiętałem nieco inaczej. Okazało się, że nie jest aż tak źle. Tymczasem... zrobimy sobie jeszcze jedną mapę. Tym razem już bez wygłupów. Mówię, no... lubię sobie tak przesiedzieć i tak bezsensownie sobie grać. Tak na jednej mapce. Może nie na jednej, bo wiadomo. Zmieniam mapy co chwilę. Jedna by się co prawda szybciej znudziła. No ale takie mecze sobie robić, no to jest świetna sprawa, naprawdę. No, a biorę właśnie po te 5 fragów tylko dlatego, żeby móc przechodzić z jednej mapy na drugą szybko. Żeby to nie trwało tam chyba do 20 lunków maksymalnie. No, widzę, że to będzie szybki mecz. Te złoto od srebrnego raczej niczym się nie różni. Fakt, na złotym dostaje się te rzadsze bronie, ale na srebrnych też jest możliwość dostania tych rzadkich broni, tylko mniejsza szansa jest na to. Ach, i tyle. I wszyscy zero fragów. Przynajmniej są na drugim miejscu. Dobra, tutaj GG. Zrobię jeszcze jakiś jeden wyścig i to będzie na tyle z tego odcinka. Jeden gracz. Kim by sobie tutaj zagrać? A robotem sobie też zagram. Why not? Jaki wyścig chciałem zrobić? Dawno nie grałem, a chcę sobie sprawdzić. O matko, jestem jedynym robotem. Przyzwyczaję się tym razem do klawiatury, bo tutaj sterowanie zmienia się, gdy gramy wyścigi i gdy gramy walkę. Dlatego mówię, że tutaj pady na Raymanie właśnie górują, bo nie zmienia im się aż tak bardzo rodzaj sterowania czy tam ustawienia, więc padem tylko grasz i tyle, a tutaj musisz przyzwyczajać raz do klawiatury, raz do klawiatury i myszki. I tak. Uuu, trafił mnie. Pierdzielany. No tutaj nic nie mówiłem, pod Z podczas używania tego właśnie dopalaczem raczej tego nie mogę nazwać, przyspieszenia, o.
zepsułem. To klikając jeszcze Z, dodatkowo kurzymy, przez co dodaje nam to jeszcze bardziej kopa i biegamy jeszcze szybciej. To jest przewaga, żeby jak ktoś gra na split screenie, że po prostu wygrywa ten, kto tutaj najszybciej właśnie już powiedzmy to w ten sposób kurzy. Tutaj szybciej klika właśnie ten przycisk odpowiedzialny za ten jeszcze szybszy bieg. Żeby nie było, że ktoś weźmie przyspieszenie i wszyscy biegną tak samo. Było wtedy troszkę głupie. No, bo ty jak widzicie na wyścigu, no radzą sobie tak sobie. Masło myślane. Jako iż nie wybiera się tutaj za bardzo poziomu trudności, bo tutaj poziom trudności polega na tym, jaki poziom sobie weźmiemy. Jaki tor, czy tam trasę, albo mapę. O, lepiej to nazwę w ten sposób. Jak ktoś weźmie sobie jedną z pierwszych map, to wiadomo, tam boty są bardzo cienkie. Jeżeli ktoś weźmie już taką bardziej wysuniętą fabularnie, to boty potrafią czasami nieźle nadgonić, jeżeli ktoś popełni jakiś błąd. No w moim przypadku wziąłem chyba przed ostatnią. No i w sumie taki efekt. Oho, Rayman ostatni. Dobra, i tyle. Co chciałem, to powiedziałem, co chciałem, to pokazałem. Tyle będzie z tego odcinka. Co będzie w następnym odcinku, to się okaże. To będzie niespodzianka. A jak na razie to się z wami żegnam. Trzymajcie się do następnego odcinka i pa, pa.